Kowalski, to jest program As Wywiadu. Jesteśmy w restauracji Champions w hotelu Marriott w Warszawie. Dziś moim Państwa gościem jest dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej Stanisław Brzusko. Dzień dobry, witam. Dzień państwa. Dobry, kłaniam się. Pan pochodzi z rodziny siatkarskiej. Pański ojciec to znany działacz siatkarski, pana żona to była siatkarka. Dlaczego pan tak mało siatkówką się zajmuje? Przez wiele lat się zajmowałem siatkówką. Nawet w młodych latach próbowałem grać w siatkówkę, ale w tym roczniku było tylu utalentowanych siatkarzy, że po prostu dałem sobie spokój. No, niestety przebijali się najlepsi. Mój dobry przyjaciel, niestety już nieżyjący, Wiesław Gawłowski, był o tyle lepszy ode mnie, że w ogóle mogłem się z tymi marzeniami pożegnać. Mhm. Pan też jest krewnym księdza Brzuski. No tak, to był brat mojego pradziadka, dokładnie, czyli dosyć bliskie, jakby można powiedzieć. Mhm. Chociaż odległe czasy, ale rodzina długowieczna, więc jakoś tak się złożyło, że to był brat mojego pradziadka. Ważna postać w historii Polski. No ważna i doceniona, bo ostatnio też jeszcze za czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego został pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego razem ze swoim towarzyszem, współtowarzyszem panem Wilczyńskim, który tam razem z nim został stracony. Także, a poza tym w okolicach Sokołowa bardzo jakby ta legenda jest cały czas żywa. Mhm. To ma dla pana znaczenie? No jakieś znaczenie ma, bo to zobowiązuje, prawda? Bo dziadek był też powiedzmy działaczem społecznym, o tak to nazwijmy, bo był profesorem, pszczelarzem, biologiem, zajmował się, wykładał w różnych szkołach, był dyrektorem szkoły rolniczej, takiej w Pszczelinie, która jeszcze chyba tam dogorywa. No cała rodzina była dość patriotycznie nastawiona. Mój stryj odznaczony krzyżem Virtuti Militari w czasie powstania, ojciec ranny w czasie powstania, więc jakby wszystkie te tradycje się tak zbiegają, prawda, i to nasze pokolenie i również i moje dziecko, moją córkę i moje wnuczki staram się też wychowywać w takim duchu patriotycznym, prawda? Bo to, chociaż już inaczej się nazywają, ale niech ta tradycja zostanie. I to się ceni. Po co dzisiaj w dobie internetu, w dobie mediów, które informacje podają bardzo szybko, także mediów społecznościowych, Polska Agencja Prasowa? Wydaje się, że to jest takie proste pozyskanie informacji, ale agencja jest głównie po to, żeby podawać informacje wiarygodne i sprawdzone. Mhm. Oczywiście mamy mnóstwo źródeł w internecie, możemy sobie tam wszystko na żywo nieomalże oglądać, zawody sportowe, tak jak biatlon, prawda? Świetnie to widać na tym portalu biatlonowym. Natomiast no, brakuje tam pewnego żywego słowa. Bo wyniki znamy, widzimy, prawda? Ale te wyniki trzeba obudować jakąś dodatkową informacją i między innymi to jest zadaniem agencji. Podawanie informacji wynikowych to jest jedna rzecz, podawanie informacji ciekawych, dotyczących tego samego wydarzenia, ale nie ściśle wynikowych, to jest druga jakby rzecz, drugie zadanie. Już nie mówiąc o tym, że bardzo wielu naszym odbiorcom znacznie łatwiej jest korzystać z jakby gotowego dania, prawda, niż sobie samemu pichcić zupkę, prawda, składając to z różnych fragmentów znalezionych w różnych miejscach w internecie. Można, ale były takie próby, niektóre redakcje rezygnowały z serwisu sportowego PAP, ale po pewnym czasie wracały, bo dochodzili do wniosku, że zatrudnianie dodatkowych ludzi, którzy by taki research prowadzili internetowy, którzy by te dane gromadzili, przepisywali, obrabiali i tak dalej, to więcej kosztuje niż serwis agencyjny. No i z tego powodu agencje na całym świecie jeszcze żyją i zupełnie się dobrze miewają, chociaż oczywiście ich rola się zmienia, bo teraz agencje są jednak bardziej nastawione na informacje biznesowe, ekonomiczne, prawda? To jest najbardziej interesujące dla odbiorców, różnego rodzaju analizy, nie tylko same dane, czyste dane ekonomiczne, ale również analizy dotyczące tego, co się dzieje na światowych rynkach czy giełdach. Mhm. Jaka jest specyfika pracy dziennikarza sportowego w Polskiej Agencji Prasowej? Czym to różni się od pracy w jakimś dzienniku czy w jakiejś gazecie sportowej? No, po pierwsze to jest kwestia jakby pewnych zasad dziennikarstwa agencyjnego. Są to dość twarde reguły, które określają jakby kształt tej depeszy czy wiadomości, u nas się to nazywa depesza, prawda?
Mianowicie nie możemy w żaden sposób komentować. Czyli dziennikarz agencyjny nie może w żaden sposób wyrażać swojego osobistego stosunku do wydarzeń, które się dzieją. Może to dokonywać pośrednio poprzez cytaty z innych osób, poprzez powiedzmy wypowiedzi zainteresowanych i tak dalej. Po drugie, musi być to obiektywne w miarę możliwości, bo nie ma takiej stuprocentowej obiektywności, ale obiektywne przez to, że zawsze musi być ta wiadomość skonstruowana tak, aby możliwość przedstawienia swojego stanowiska miały dwie strony. Mhm. Jeśli jest to konflikt na przykład między sportowcem a trenerem, to gazeta może sobie to zrobić wielki reportaż o pokrzywdzonym sportowcu, prawda? I nawet tego trenera nie spytać dlaczego, co i jak. Natomiast agencja ma obowiązek to sprawdzić u dwóch źródeł, prawda? I nie zajmując stanowiska, jakby zrelacjonować rację jednej i drugiej strony. Czytelnik, w tym wypadku na przykład odbiorca nasz, prawda? Bo to są bardzo różni, to są i portale internetowe, i radia, i telewizje, i gazety, które są trochę w zaniku, ale jednak. No, czytelnik później, który taki tekst ma przed oczami, musi sam sobie wyciągnąć wnioski. Albo wierzy temu, prawda? My nie sugerujemy niczego, staramy się przynajmniej nie sugerować. No, podstawową rzeczą też jest zweryfikowanie tych informacji. One muszą być prawdziwe. Dlatego agencja czasem wstrzymuje się z podaniem jakiejś ważnej wiadomości, żeby to dokładnie sprawdzić. W internecie jest to łatwo. Ktoś coś powiedział, coś się niby stało, poszło w internecie, za 5 minut okazuje się, że to nieprawda. Szybko to wycofujemy ze strony, nie ma śladu, koniec, do widzenia. Natomiast w agencji każda depesza, każda informacja, która wyszła, pozostaje w archiwum o wieczne czasy. Nie ma tam możliwości gumki, myszki wykasować. Nie było, jest. Zostaje i jest. I taka jest żelazna zasada. W związku z tym musi też agencja zachować swego rodzaju ostrożność, prawda? Żeby nie wprowadzić w błąd swoich odbiorców, bo wiarygodność i rzetelność to jest jakby podstawa egzystencji takiej agencji prasowej, każdej agencji prasowej. Dlatego dziennikarze nawet takich mediów, które mają rozbudowane własne dziennikarskie zespoły, bardzo chętnie weryfikują to, co ich reporterzy przyniosą z tym, co dała agencja. Na wszelki wypadek. No, nie czytają na żywo informacji z papu, powiedzmy, albo rzadko czytają na żywo informacje z papu, ale zawsze się podpierają tym, żeby sprawdzić, czy to czasem nie jest jakaś wzmyślona historia, no tak delikatnie powiedzmy. Czy pan ubolewa nad tym, że dziennikarze, także sportowi Polskiej Agencji Prasowej, są w dużej mierze anonimowi? A to jest kwestia chyba przyzwyczajenia i pogodzenia się z takim losem, bo ja tam pracuję 39 lat. I w środowiskach sportowych, w tych sportach, którymi się zajmuję, czy zajmowałem, ludzie mnie znają, prawda? W redakcjach tych, które odbierają nasz serwis, też nie jestem anonimowy, bo jednak wiadomo, kto jest autorem tego tekstu, czy kto jest kto w tej agencji. Mnie to akurat nie przeszkadza. Nie jestem człowiekiem na tyle próżnym, żebym musiał stawać w blasku reflektorów. Poza tym to jest kwestia jeszcze tego, czy praca przynosi satysfakcję, prawda? Jeśli u nas w firmie pracuje wiele osób, które tam pracują naprawdę długo, nie tylko w redakcji sportowej, zagranicznej, prawda? Są tacy panowie, bardzo doświadczeni dziennikarze, którzy już mają za sobą 50 lat pracy. I są znani, powiedzmy, nie z tego, że pracują w MAP-ie, ale z tego, że publikują jakieś ciekawe artykuły, że piszą książki interesujące i tak dalej. Natomiast zawsze wracają do tego papu i zawsze, no jest się zawsze w centrum wydarzeń, prawda? Kiedyś to było jeszcze bardziej pociągające, bo jak ja zaczynałem pracę, no to nie było, nie mówiąc o komputerach, nie było komórek, nie było takiej łączności ze światem, nie było kilkunastu kanałów sportowych telewizji, różnych telewizji, nie było satelitów i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ten pub w sporcie szczególnie był praktycznie jedynym źródłem dostępu do informacji ze świata. Czyli myśmy byli w jakimś sensie monopolistą. Wszystkie inne media czekały na to, co
na pub. Mhm. A historia mówi, że to czasem trwało, bo teraz my jesteśmy przyzwyczajeni do oglądania bezpośrednich relacji. Ale o skoku po złoto fortuny Polska się dowiedziała kilka godzin po fakcie. Dokładnie, mimo tego, że radio było, prawda, ale no tak się zdarzyło, że to nie była bezpośrednia relacja, tylko po kilku godzinach. A wiadomości stamtąd spływały do, powiedzmy, agencyjne, do PAP-u. Myśmy to przerabiali, to znaczy ja jeszcze nie pracowałem w 72, ale podobnie to się odbywało parę lat później. Była taka wielka tablica wystawiona w oknie, tam gdzie jest teraz Empik na rogu Nowego Światu. I na tej tablicy chodził tam od nas technik i przypinał pineskami świeże depesze sportowe, prawda, z igrzysk. I tłum ludzi stał przed tym i czytał sobie te depesze, bo nie wszyscy mieli, po pierwsze nie mieli radia przy sobie, prawda, byli gdzieś tam w drodze, szli od przystanku, czy do pracy, czy wracali do domu. Więc w jakiś sposób to było źródło informacji takie nieomalże jedyne o tym, co się dzieje na świecie. Mhm. To fajna historia. No fajna to ciekawa historia. Ciekawe było też to, dziennikarze PAP-u sportowi często zajmowali się takimi niekonwencjonalnymi wydarzeniami, także politycznymi, prawda? Tam, gdzie zwykły dziennikarz sobie nie poradzi, to sportowy sobie poradzi. No bywało tak, chociaż muszę powiedzieć, że my, teraz to już jest trochę inaczej, ale w latach niechlubnej pamięci komuny często próbowano nas jakby angażować do różnego rodzaju imprez politycznych, prawda? I szczerze powiem, że myśmy się opierali rękami i nogami, bo po to pracowaliśmy w sporcie, żeby nie mieć z tym do czynienia. No taka jest też prawda. Mhm. To był nasz wybór. No w sporcie, prawda? Jak jest 1-1, to jest 1-1 i nic się nie skręci. Oczywiście, tam różne były historie z olimpiadą w Moskwie, z olimpiadą w Los Angeles. No, pewne rzeczy były eksponowane, pewne były przemilczane i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie nie było tam jakiejś nachalnej propagandy, prawda? Rzadko kiedy się urząd cenzury wtrącał do tego, chociaż były pewne zalecenia, pewne jakieś ograniczenia, czy wręcz taka, można powiedzieć, autocenzura, samocenzura, która obowiązywała, no, na przykład jeśli chodziło o kontakty ze sportowcami z RPA, prawda? No, RPA było wtedy wykluczone jakby ze światowego sportu z powodów politycznych i tych rasistowskich, ale w niektórych dyscyplinach nie obowiązywał ten bojkot RPA, na przykład w tenisie. A to były czasy, kiedy Wojciech Fibak był w czołówce światowej i zdarzało się często, że grał gdzieś na jakimś turnieju z zawodnikami z RPA, prawda? Bo tenisowa federacja ich nie wykluczyła. W związku z tym, no, u nas po prostu się przemilczało, że to jest RPA, prawda? Wygrał z Iksikowskim, a nie podobało się kraju, żeby tam nie komplikować sprawy. Natomiast to były takie rzadkie przypadki i powiedzmy może jakiejś nadgorliwości cenzury, prawda? Czy jakiejś takiej, no, ale nie było to takie. Natomiast satysfakcjonujące dla nas było to, że właśnie w sytuacjach takich podbramkowych bardzo często sięgano po reporterów sportowych. Nawet do tego stopnia, że jak zmienił się ustrój, przyszła władza nowa, to okazało się, że brakuje dziennikarzy, którzy by mogli być korespondentami zagranicznymi. Bo wszyscy oni byli partyjni w dawnych czasach, żeby wyjechać na placówkę, już nie mówię do Londynu, ale nawet gdzieś tam do Hawany czy gdzieś, no to musiał człowiek być partyjny. Kiedy ci partyjni znaleźli się w niełasce, to się okazało, że w PAP-ie właściwie bezpartyjni to tylko są w sporcie. I między innymi dlatego kilku z nas, no, niedawno zmarły bardzo dobry dziennikarz, świetny dziennikarz sportowy Tomek Czciński, wyjechał gdzieś tam do Hanoi na placówkę i ja byłem dwukrotnie w Moskwie jako taki czasowy korespondent i pomagałem tam, powiedzmy, obsługiwać te wydarzenia polityczne. No ale to była taka kilkumiesięczna, powiedzmy, przygoda, prawda? W wypadku Tomka trochę dłuższa. Natomiast później, no, już się sytuacja, przyszli nowi ludzie, młodzi, nieskażeni już tym piętnem jakiejś tam partyjności. No i się trochę to unormowało i myśmy wrócili jakby do swojej takiej normalnej roli. Pan też zajmuje się bezpieczeństwem na stadionach, prawda? Co to znaczy? To znaczy,
zajmowałem się, można powiedzieć, bardzo mnie ten problem interesuje i zajmowałem się tym trochę tak z konieczności, ponieważ przez kilka lat odpowiadałem w papie, w całym papie, powiedzmy, nie tylko w sporcie, za przygotowania do Euro 2012. A tam sprawa, kwestia bezpieczeństwa była jedną z kluczowych, powiedzmy, bo wiadomo, że wiele środowisk w różnych krajach poza granicami straszyło kibiców, straszyło piłkarzy innych drużyn, że tutaj w Polsce mogą napotknąć się na jakieś straszne akty bandytyzmu, awantury, bijatyki i tak dalej, i tak dalej. Nie jedźcie, bo wrócicie w trumnio i tak, takie były Sol przecież... Campbell, to pamiętam. No więc właśnie, takie były hasła. A ponieważ się interesowałem tym zawodowo i tam tkwiłem jakby w tych przygotowaniach, to interesowałem się zarówno budową dróg i autostrad, jak i tam powiedzmy opieki medycznej, jak i bezpieczeństwa, które było bardzo rzeczywiście ważne w tym momencie. Trochę się, powiem szczerze, w to wciągnąłem, prawda? Bo chociaż sam nie jestem jakimś wielkim fanem futbolu, lubię oglądać takie mecze, jak tam gdzieś, powiedzmy, gra Liga Mistrzów i dwie dobre drużyny walczą ze sobą, to oglądam to z przyjemnością, chociaż nie mam jakby takich określonych sympatii osobistych, prawda? Dla mnie ważna jest jakość widowiska, prawda, sportowego. Ale z drugiej strony też byłem przez parę lat, zanim trafiłem do PAP-u, byłem pracownikiem Legii Warszawa jako trener siatkówki właśnie. No i w jakiś sposób z tym klubem byłem w latach 70. związany, więc chcąc, nie chcąc, jakiś mam sentyment do tego klubu. Po pierwsze jest z Warszawy, po drugie parę lat tam spędziłem w pracy. Znałem tych ludzi, prawda, z czasów lat 70., kiedy grał Kazio Dejma, Stachurski, Śmikiewicz, prawda, to była naprawdę super drużyna i powiem też, że była super atmosfera na stadionie, chociaż stadion był stary, brzydki, zrujnowany i tak dalej. Ale na mecze się chodziło z przyjemnością. Okej. Kolarstwo, tym pan się zajmuje, prawda, i sporty motorowe, z tego co mi wiadomo. Tak. Kolarstwo komentuje pan też w Eurosporcie. No, okazjonalnie, powiedzmy, bo z racji tego, że mam swoje obowiązki, to nie zawsze jestem do dyspozycji, ale powiem, że tak, lubię bardzo tę odmianę od swojej codziennej pracy, bo to jest coś innego, co robię od tam prawie 40 lat. I to jest szalenie sympatyczne, muszę powiedzieć, tym bardziej w miłym towarzystwie, takim jak tam Tomka Jarońskiego, czy Darka Baranowskiego, prawda, czy innych kolarzy, których znam jeszcze z dawnych czasów, kiedy byli młodymi ludźmi. Fajnie jest być dziennikarzem PAP-u? Ja uważam, że bardzo fajnie. Ja jestem z tego zadowolony i dlatego tak. Miałem różne propozycje, przecież wiadomo, że czasy się zmieniają, zmieniają się redakcje, zmieniają się naczelni. Różne miałem propozycje, nad niektórymi się głęboko zastanawiałem. Między innymi nad propozycją ze strony pana Tuszyńskiego w radio, ale doszedłem do wniosku, że nie mam w sobie tyle entuzjazmu, co Tomek Zimoch. Wolę poprzestać na takim mniej emocjonalnym relacjonowaniu sportu. To pańska praca jest zaprzeczeniem tego, co robi Zimoch. Pan musi na zimno pisać. No, niekoniecznie na zimno, bo my też ulegamy emocjom, prawda? Bo obserwujemy, jak tam Polak walczy o medal, bo gra nasza ulubiona drużyna, taka czy inna. Niektórzy z nas mają swoje sympatie kibicowskie, prawda? No, ale mimo wszystko trzeba się od tego powstrzymać. To takim najbardziej, ja to często bardzo przytaczam, nawet w jakichś zajęciach ze studentami, takimi adeptami młodymi dziennikarstwa, że ten obiektywizm jest, znaczy brak obiektywizmu, opowiedzmy tak, jest szczególnie widoczny na przykładzie takiego patriotyzmu lokalnego, można by to nazwać. Nasi korespondenci przysyłają relacje z meczów swoich drużyn na swoim terenie, prawda? I wtedy tam się znajdują takie zdania. Jeśli jego drużyna atakuje i strzeli ktoś tam obok bramki, to wtedy znajdujemy w tym tekście: niestety piłka minęła bramkę. Natomiast jak drużyna przeciwna atakuje, to wtedy on napisze: na szczęście bramkarz był na pozycji. No. I to już jest jakby
jawny przejaw znaczy stronniczości, prawda? Mhm. Nie ma znaczenia, czy to jest moja drużyna, czy moja. Albo trafił, albo nie trafił. Nie na szczęście, czy na szczęście dla kibiców Korony, prawda? A nie na szczęście dla dziennikarza. Tak. A jak ja, młody dziennikarz sportowy, chciałbym pójść do PAP-u, to co muszę zrobić? Mam szansę? Jak najbardziej, wszyscy mają szansę. Nie to, żebym chciał, ale tak pytam. Nie, ja rozumiem, tak, ale z tym, że to jest taka praca, która mnie i wielu osobom daje satysfakcję, ale jest, prawdę mówiąc, dość niewygodna. Mhm. Życiowo niewygodna. Wiadomo, że sport to są soboty, niedziele, weekendy, wieczory, a czasem i noce. I to komplikuje na pewno życie rodzinne. Więc dla młodych ludzi, a szczególnie dla młodych kobiet, to jest nie polecam. Chociaż u nas pracują dziewczyny i bardzo dobrze się spisują. Natomiast mój szef, pierwszy, pod którym jakby zacząłem pracę w PAP-ie, zawsze mówił tak. Owszem, fajnie, ktoś tam skończył studia dziennikarskie, ktoś tam skończył polonistykę, prawda? Ktoś się interesuje sportem. Ważne jest jedno, albo umie pisać, albo nie umie pisać. I jak ktoś nie umie pisać, to żeby dwa studia dziennikarskie sześcioletnie skończył, to się nie nauczy, po prostu nie ma tego daru Bożego. Mhm. A są ludzie, którzy mają to i nie kończą studiów dziennikarskich. Ja sam, jeden z kolegów, który już pracuje kilkanaście lat u nas, jak przyszedł do pracy do nas, był 19-latkiem po maturze. Okazało się, że w ciągu paru dni złapał, o co chodzi. Mhm. I zaczął pisać i pisać od razu jakby dobrze po agencyjnemu, z jakimś wyczuciem, ze znajomością sportu, ładnym polskim językiem. W związku z tym ja, proszę bardzo, nie masz papierka, ale przyjmujemy cię, będziesz pracował, a w wolnych chwilach zrób sobie licencjat na przykład, prawda? Uh-huh. Idź na studia, tam jakieś zaoczne czy wieczorowe, zrób licencjat i wtedy będziesz już w porządku, będziesz mógł powiedzieć, że pełną gębą jestem dziennikarzem PAP-u. I tak się stało. No, przez 2 czy 3 lata on tam był zwolniony od pewnych obowiązków, żebym, prawda, w sobotę, niedzielę, żebym mógł tam iść na te swoje zajęcia, co no, jakby spadały te obowiązki na kolegów, ale skończył te studia i jest bardzo dobrym dziennikarzem, jeździ na Igrzyska Olimpijskie, relacjonuje te igrzyska. Także to talent. Jednak talent, taki jakiś dar Boży, mhm. Coś takiego jest. No, w każdym rodzaju dziennikarstwa, nie tylko agencyjnym. W telewizyjnym też. W telewizyjnym też. Też trzeba mieć, prawda, swobodę, trzeba mieć umiejętność wypowiadania się po polsku, trzeba mieć refleks, trzeba, no, różne cechy. No, nie wspominając już o jakiejś tam urodzie, na przykład, prawda, bo to też w przecież wypadku, my jesteśmy pięknie. My jesteśmy pięknie, ale w wypadku prezenterek, no to też ma swoje znaczenie telewizyjnych na przykład. No, czasami większe niż talent. Czasami większe, no więc właśnie. Więc do każdego rodzaju dziennikarstwa trzeba mieć jakiś dryg, prawda? I są ludzie, którzy robią karierę, a są tacy, którzy zawsze gdzieś tam będą w drugim szeregu, prawda? W tej telewizji czy w tych gazetach. Tylko będą pisać informacje. Jak ktoś nie potrafi pisać felietonów, no to będzie tylko dziennikarzem szeregowym, który pisze tam jakieś informacyjne teksty, prawda? Jak ktoś dobrze pisze felietony, to już zaczyna być gwiazdą. I tak jest też w agencji, chociaż u nas nie ma jakby takiego rozgraniczenia ani formalnego, ani nieformalnego. Wszyscy jesteśmy równi, prawda? To nie jest tak, że jeden jest lepszy, drugi jest gorszy. Nie ma tak. Wszyscy jesteśmy dziennikarzami agencji. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Stanisław również. Brzusko, Polska Agencja Prasowa, był moim i Państwa gościem. Do widzenia.